Nie można ich zobaczyć, nie można ich poczuć, są wszędzie, a w dodatku powoli nas zabijają. Wszyscy, w tym dorośli i dzieci, są narażeni na choroby spowodowane przez fale elektromagnetyczne. Aby zachorować na nowotwór, trzeba być narażonym na ich długotrwałe i ciągłe działania o wysokim natężeniu, co jest powszechne we współczesnym świecie. Fale elektromagnetyczne są nieszkodliwe dla ludzi, jeśli występują w naturalnym zakresie dla środowiska, gdyż z kosmosu dociera do nas stałe promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 160 GHz i gęstości mocy 1 milionowa mikrowata na metr kwadratowy, co jest naturalnym mikrofalowym promieniowaniem tła, które ma korzystny wpływ na zdrowie ludzi. W dzisiejszych czasach szczególnie niebezpiecznym dla ludzkiego zdrowia zakresem fal elektromagnetycznych są mikrofale sztucznie wygenerowane, a dokładnie fale o częstotliwościach od 800 do 6000 MHz ten zakres mikrofal jest wykorzystywany w telekomunikacji oraz przez sieci bezprzewodowe Wi-Fi, a także przez systemy telefoniczne DECT i radary w radiolokacji. Głównym źródłem zanieczyszczeń mikrofalami są jednak maszty telefonii komórkowej z antenami sektorowymi 2G, 3G, 4G i 5G w kształcie białych prostokątów, które promieniują z pełną mocą. Do tego dochodzi wiele routerów Wi-Fi w każdym bloku, które nie są wyłączane nawet w nocy. Promieniowanie mikrofalowe jest niezauważalne i szkodliwe dla każdego żywego organizmu. Są jednak ludzie, którzy są szczególnie wrażliwi na te fale i chorują na zespół zwany hiperelektrowrażliwością. Ci ludzie, nazywani elektronadwrażliwymi, reagują na nawet najmniejsze ilości promieniowania mikrofalowego, doświadczając bólu i pieczenia skóry. Są oni wykluczeni ze społeczeństwa i zmuszeni do życia z dala od ludzi, na przykład w lasach i jaskiniach. Za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat prawdopodobnie każdy z nas może zachorować na hiperelektrowrażliwość i silnie reagować na nawet śladowe ilości promieniowania mikrofalowego. Warto zauważyć, że elektrowrażliwość to naturalna cecha każdego żywego organizmu, ale niektórzy ludzie są szczególnie nadwrażliwi i będą szybciej i mocniej odczuwać negatywny wpływ mikrofal na swoje zdrowie niż osoby o podstawowej elektrowrażliwości. W roku 2022 ludzie są ignorowani przez środowiska medyczne i telekomunikacyjne pomimo tysięcy badań dowodzących szkodliwości mikrofal dla naszego zdrowia. Ludzie są nawet masowo informowani o braku jakiejkolwiek szkodliwości, a nowe maszty 5G są budowane w zastraszającym tempie. Co gorsza, 17 grudnia 2019 roku norma promieniowania, prawnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, została podniesiona o 100 razy, ze 100 tysięcy mikrowatów na metr kwadratowy do kosmicznej wartości 10 milionów mikrowatów na metr kwadratowy. Należy pamiętać, że wszystkie żywe organizmy są wrażliwe na różne czynniki, a nadwrażliwość też jest powszechna. Na przykład nasze zęby są naturalnie wrażliwe, ale niektórzy ludzie mogą mieć szczególną wrażliwość zębów na pewne czynniki. Aby ukryć szkodliwość promieniowania mikrofalowego, przemysł zaczął podawać wartości w jednostce wat na metr kwadratowy zamiast mikrowat na metr kwadratowy, co miało na celu zmniejszenie wrażenia groźby dla obywateli. Taka sama wartość, np. 10 milionów mikrowatów na metr kwadratowy, została przedstawiona jako 10 watów na metr kwadratowy. Jednak, aby móc ocenić wpływ promieniowania mikrofalowego na zdrowie, powinniśmy stosować jednostkę wat na metr kwadrat z przedrostkiem mikro, co potwierdzają badania naukowe. Rząd w Polsce tłumaczy, że norma 10 watów na metr kwadratowy obowiązuje także w wielu innych krajach i jest zalecana przez organizację ICNIRP. Niestety żadna z tych instytucji nie posiada badań na temat skutków przebywania w polu o gęstości mocy 10 W na metr kwadratowy przez długi czas. Nawet ona sama. Promieniowanie mikrofalowe związane z technologią 5G jest uważane przez władze w Polsce za temat niewygodny i niezbyt ważny, a niezależni badacze twierdzący, że jest ono szkodliwe, są publicznie ośmieszani. W międzyczasie pojawiło się wiele filmów wideo zapewniających, że 5G jest doskonałe, a szkodliwość stacji bazowych telefonii komórkowej to mit. Okazuje się jednak, że ludzie mieszkający w pobliżu masztów antenowych masowo chorują, a szkodliwe są nie tylko anteny 5G, ale także starsze generacje, takie jak 4G, 3G i 2G. Wprowadzenie 2G w Polsce w latach 90. spowodowało wzrost zachorowań na nowotwory, który trwa do dziś i nasila się. Czy jest to przypadek? Skoro już mowa o szkodliwości fal elektromagnetycznych, warto wspomnieć o skargach mieszkańców zamieszkujących okolice masztów antenowych. Ludzie ci zgłaszają wiele objawów, takich jak problemy z pamięcią, koncentracją, bóle głowy, piski w głowie, zaburzenia snu, a także zwiększoną zapadalność na nowotwory, choroby tarczycy, trudności z zajściem w ciążę oraz poronienia. Dzieci są szczególnie wrażliwe na tego typu szkodliwe działanie, co prowadzi do zaburzeń zachowania i chorób, takich jak białaczki, chłoniaki i nowotwory mózgu. O czym informuje wielokrotnie pani profesor Alicja Chybicka, onkolog, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, założyciel Centrum Onkologii Dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu, kierownik katedry i kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na koniec przytoczę fragment wypowiedzi pani profesor Chybickiej oraz dwa fragmenty wypowiedzi pana profesora Al Johanssona, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii oraz medycyny, światowej klasy ekspert do spraw wpływu mikrofal na zdrowie ludzkie. Neurolog, naukowiec, profesor nadzwyczajny w Instytucie Karolińska badający od dawna kwestie wpływu różnych pól elektromagnetycznych na człowieka. Są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma wpływ na powstawanie wielu chorób, w tym nowotworów. Są wśród nas osoby z nadwrażliwością na pole elektromagnetyczne. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, kondycja zdrowotna człowieka coraz bardziej się pogarsza. WHO twierdzi, że elektrosmok się do tego przyczynia. A przyczynia się, zaburzając nam sen, obniżając efektywność działania. Powoduje on znużenie, zmęczenie, a nawet depresję, bóle głowy, migrenę, szumy uszne, syndrom wypalenia zawodowego, zawroty głowy, dolegliwości sercowe, zaburzenia ciśnienia krwi i to zarówno w górę, jak i w dół czyli ciśnienie za niskie i za wysokie stany lękowe, mrowienie i drętwienie kończyn, problemy z nauką u dzieci, kłótliwość, ADHD i nadpobudliwość u dzieci. To tylko niewielki fragment tego, co stwierdziło WHO. Przeczytam na zakończenie wypowiedzi zalecenia cypryjskiego Narodowego Komitetu Ochrony Środowiska i Zdrowia Dzieci, wzorowane na zaleceniach francuskich, izraelskich i zaleceniach wielu, wielu innych państw. U nas takich zaleceń nie ma. Otóż brzmią one następująco: chroń dzieci i kobiety w ciąży przed potencjalnymi skutkami promieniowania emitowanego przez urządzenia bezprzewodowe takie jak telefony komórkowe i elektroniczne nianki dla niemowląt oraz podczas połączeń internetowych za pośrednictwem Wi-Fi lub danych mobilnych. Profesor Alicja Chybicka W tej chwili już mamy 25 tysięcy publikacji różnego rodzaju w czasopismach naukowych. Jest tam mowa o telefonach komórkowych, urządzeniach mobilnych, routerach itd., które mają wpływ na komórki i jakość plemników. Płodność, co oznacza, że w kolejnych pokoleniach możemy mieć tak naprawdę bardzo kiepską sytuację, jeśli chodzi o płodność zarówno ludzi, roślin, jak i zwierząt. Ma to wpływ na płody, jak również noworodki. Kiedy rozmawiam ze szwedzkimi rodzicami, pytam ich: Czy chcecie, aby ten płód, który jest w łonie matki, musiał być stresowany? Nikt nie powiedział mi: Tak, tak, dokładnie to chcę robić. Nikt nie powiedział, że chcemy stresować te nienarodzone dzieci. Oczywiście, nikt nie chce tego robić, ale są badania naukowe, które pokazują, że te płody podlegają działaniu stresu. Są badania na szczurach i są badania na chłopcach. Są badania, które dotyczą czynności lingwistycznych. Więc wygląda na to, że głupieją nie tylko szczury, ale również chłopcy. Czy w ten sposób powinniśmy konkurować z innymi rynkami, z rynkiem amerykańskim i rynkiem chińskim? Nie. Nasze dzieci powinny być właśnie inteligentne i o to powinniśmy dbać. Pole elektromagnetyczne wpływa na komórki, na cały organizm. Powoduje zaburzenia, a nawet degradację dna i zmiany w układzie immunologicznym. Jest również odpowiedzialne za choroby nowotworowe. Powinniśmy się chronić przez wyłączanie przynajmniej znaczące ograniczanie pola elektromagnetycznego i stosowanie technologii bezpiecznych dla ludzi. Profesor Al Johansson. Technologia 5G jest obecna w Polsce ale wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z ewentualnych zagrożeń związanych z jej użytkowaniem i nie sprzeciwia się jej wprowadzeniu. Czy naprawdę musimy czekać na jeszcze bardziej poważne konsekwencje?